Mam tutaj dwie figury. Chciałabym wiedzieć, ile miejsca zajmują. Jeśli zastanawiasz się, ile miejsca coś zajmuje na danej powierzchni, to myślisz tak naprawdę o polu powierzchni. Zapiszę pole powierzchni. Tak jak patrzę na te figury, to wydaje się, że ta fioletowa czy różowa figura zajmuje więcej miejsca niż ta błękitna. Ale ja chciałabym wiedzieć, jaka jest różnica w polu. Pierwszy sposób na rozwiązanie tego zadania to ustalenie pewnej jednostki pola powierzchni. Wkleję taki czerwony kwadrat. Ten kwadrat będzie naszą jednostką. Pole powierzchni tego kwadratu to jedna jednostka kwadratowa. Załóżmy, że tu jest jakaś jedna jednostka na jedną jednostkę, długość jednej, szerokość jednej jednostki, czyli pole to jest jedna jednostka kwadratowa. W porządku, mam czym mierzyć te figury, spróbujmy. Ile tych czerwonych kwadracików zmieści się w tej błękitnej figurze? Sprawdzimy. 1, 2, 3, 4, 5. Zmieściło nam się 5 czerwonych kwadracików. Zapiszę. 5 pole równa się 5 jednostek kwadratowych. Mamy tutaj 5 kwadracików. 1, 2, 3, 4, 5. Widać 5 kwadracików. Przejdźmy do kolejnej figury. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty i dziesiąty. Zmieściło nam się tutaj 10 kwadracików. Zapiszę. Pole jest równe 10 jednostek kwadratowych. Mamy tutaj 1, zmienię kolor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 czerwonych kwadracików o polu jednej jednostki kwadratowej. Teraz już wiemy na pewno, że ta fioletowa figura jest większa, a dzięki temu, że mieliśmy jednostkę do mierzenia, wiemy, ile razy lub o ile jest większa.